Na całej granicy wschodniej są kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na wyjazd z Polski. Wynika to z prostej przyczyny. Koniec roku jest to czas, kiedy firmy zamykają, rozliczają swoje roczne kontrakty. Poza tym jest to taki przedświąteczny boom, zdecydowanie większe zapotrzebowanie na towary na święta. To powoduje, że tych ciężarówek do przejść granicznych dojeżdża naprawdę dużo. Można powiedzieć, że średnio 3-4 razy więcej w ciągu doby niż wynoszą możliwości przepustowe poszczególnych przejść granicznych. Z doświadczenia ostatnich lat wiemy, że ten zwiększony napływ samochodów do odprawy potrwa do świąt. Po świętach sytuacja wróci do normy. Sytuacja praktycznie zmienia się z godziny na godzinę. Taki zwiększony ruch jest w okolicach weekendu. Wczoraj kierowcy na wyjazd z Polski w Koroszczynie oczekiwali około 40 godzin. Wiemy, że trudniejsza sytuacja jest jeszcze na przejściach granicznych z Białorusią, podległych Izbie Celnej w Białymstoku. Ale tak jak wspomniałam, jest to niezależne od służb granicznych, od naszej pracy. My jako służba celna mamy zwiększoną obsadę, jeżeli wymaga tego sytuacja. Mamy zabezpieczoną maksymalną liczbę funkcjonariuszy na wszystkich pasach odpraw, więc pracujemy pełną parą na maksymalnych obrotach, ale trzeba też mieć na uwadze to, że faktycznie jest to bardzo trudny czas i dla kierowców, którzy w kolejce oczekują, no ale też dla nas, bo te towary musimy odprawić.